Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. I jeszcze taka bardzo króciutka wrzutka. Mówiliśmy sobie ostatnio o cierpieniu z Chrystusem, o uczestnictwie w Jego męce. Pan Rafał zaprzecza temu, że się nie da, tak dalej, Chrystus sam cierpiał. No dobrze. Widzimy, moi drodzy, już w Ewangelii, Szymon z Cyreny pomógł nieść krzyż Chrystusowi, więc jest element ludzki. Choć Chrystus sam dokonał ofiary z siebie, prawda, to jednak w tym całym misterium, w tej całej tajemnicy odkupienia jest udział człowieka i każdy z nas może cierpieć z Chrystusem. I zobaczmy, co o tym pisze święty Paweł, list do Rzymian, rozdział 8. Od 16 sobie weźmy. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Teraz słuchajmy dalej. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa. Czyli jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, ale właśnie, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. 16. Sądzę bowiem, przepraszam, to jest 18. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Zobaczmy, jak święty Paweł tutaj pięknie ujmuje współcierpienie z Chrystusem. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, ale i żeby uczestniczyć w tej Jego chwale, żeby odziedziczyć tą chwałę, do której On wszedł. Ewangelia świętego Łukasza, czyż nie wiecie o tym, że Syn Człowieczy musiał tyle wycierpieć, by wejść do swej chwały? Żeby to odziedziczyć, zobaczmy, konieczne jest nasze uczestnictwo w Jego cierpieniach. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, widzicie, widać tutaj to współcierpienie, bycie współdziedzicami przez współcierpienie, współcierpiąc z Chrystusem, by osiągnąć chwałę. Więc tu jest ta tajemnica współcierpienia razem z Chrystusem. Razem z Chrystusem przybity do krzyża. Razem z Chrystusem cierpieć. Razem z Chrystusem się ofiarować. Żeby w ostatecznym rozrachunku razem z Chrystusem być w chwale. I zobaczmy, to Duch Święty wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I mówi, że jesteśmy też dziedzicami. Tak, współdziedzicami Chrystusa, ale przez co? Że już jesteśmy na wieki zbawieni, że przyjęliśmy formułkę i już jesteśmy na wieki, klepnęliśmy formułkę Jezus jest Panem, jesteśmy na wieki zbawieni, że jesteśmy usprawiedliwieni raz na zawsze, tak jak to głosi teologia łaski, nie. Jak to się dokonuje? Przez cierpienie z Chrystusem. Nie ma innej drogi do życia wiecznego, do chwały niebios, jak krzyż, jak cierpienie z Nim, z Chrystusem. I pisze tutaj święty Paweł o Duchu Świętym, prawda? Czyli Duch Święty nas tego poucza. Prowadzi nas do cierpienia z Chrystusem. I zobaczmy sobie tutaj tą puentę. Spuentujmy to sobie w 9 rozdziałem listu do Koryntian, do Hebrajczyków. Że Chrystus przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę.
To jest 9, 14 Hebrajczyków. Czyli Duch Święty wyprowadził Chrystusa. Przez Ducha Świętego Chrystus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. I święty Paweł w 8 rozdziale pisze, że Duch Święty nas prowadzi, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jak nas prowadzi? Alleluja, Jezus żyje, alleluja, ja już jestem święty, ja już jestem zbawiony na wieki wieków. Amen. Tak nas prowadzi? Tak prowadzi hiperłaska. I teologię, według teologii łaski. Natomiast według świętego Pawła, ten duch, który wspiera świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy dziedzicami, na co wskazuje? Na współcierpienie z Chrystusem. Na cierpienie z Chrystusem. Razem z Nim. Jesteśmy współdziedzicami. On odziedziczył chwałę. Jesteśmy współdziedzicami, ale krzyż trzeba brać. I Chrystus o tym mówi wyraźnie. Kto chce iść za mną, niech bierze krzyż swój, niech mnie naśladuje. Kto idzie za mną, a nie bierze krzyża, nie jest mnie godzien. I to jest jedyna droga cierpienia. Nie samemu, bo same nasze cierpienie nie ma żadnego znaczenia. Prawda? My się nie zbawiamy sami naszym cierpieniem, tak jak to pan Rafał tu pisał w jednym ze swoich, że to pycha, że się sami zbawiamy przez cierpienie. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, nigdy Kościół czegoś takiego nie powiedział, ani żaden święty nie uczył, że sami się zbawiamy przez nasze cierpienie. Bo nasze cierpienie samo jest nic nie warte. I nie zbawiamy się sami. Zbawiamy się przez zjednoczenie z Chrystusem. Nasze cierpienie nas umacnia, zbawia, oczyszcza. Jest tylko wtedy, jeśli jednoczymy to nasze cierpienie z Chrystusem i ofiarujemy je z Chrystusem i przez Chrystusa Ojcu. I o tym święty Paweł tu pisze i wskazuje tutaj, jak nas Duch Święty prowadzi do cierpienia z Chrystusem, do ofiary siebie Ojcu. Pozdrawiam.